A przed nami zadanie z naszego portalu, które polega na tym, aby przeciągając te punkty, prawda, doprowadzić tę parabolę, narysować wykres tej paraboli opisanej równaniem y równe 5x kwadrat plus 20x plus 15. No, można to robić na wiele sposobów, na przykład sprowadzić to równanie do postaci kanonicznej. Można też po prostu znaleźć wartości w trzech punktach i wtedy te punkty przeciągnąć odpowiednio. No, na przykład dla x równego 0 mamy 15, prawda? Y równe 15, więc 0. No jest mamy pewien kłopot, że akurat nie mamy takiej skali. Wobec tego musielibyśmy wybrać inne punkty. No i można to zrobić tak, ale my zrobimy to jeszcze inaczej, mianowicie znajdziemy szczególne punkty, mianowicie punkty przecięcia tej paraboli z osią x, czyli innymi słowy rozwiążemy równanie kwadratowe 5x kwadrat plus 20x plus 15 równa 0. No i ja to zrobię tutaj, czyli szukamy pierwiastków tego równania, czyli mamy tak 5x kwadrat plus 20x plus 15 jest równe 0. No i pierwszą rzeczą, jaka tu się narzuca, to dobrze było podzielić przez 5 to równanie, prawda? Bo tu mamy 5, 20, 15. Wszystkie te rzeczy nam się dobrze dzielą przez 5, czyli dzielimy, czy też mnożymy przez 1 piątą i otrzymujemy tak x kwadrat, 20 przez 5 to jest 4, plus 4x plus 15 przez 5, czyli 3 jest równe 0. No i rozwiązujemy równanie kwadratowe, więc może rozwiążmy, pamiętamy wzory, prawda? Jeżeli mamy, to przypomnę szybciutko, jeżeli mamy równanie kwadratowe ax kwadrat plus bx plus c równe 0, to liczymy wyróżnik tego równania, oznaczany standardowo przez delta, to jest b kwadrat minus 4ac. No i jeżeli ten wyróżnik jest dodatni, to mamy dwa rozwiązania. X równa się minus B plus pierwiastek z delty przez 2A, X1. I drugie równanie X2 to jest minus B minus pierwiastek z delty przez 2A. To są wzory na rozwiązanie równania kwadratowego. To już było omawiane w jednym z filmów. Czyli tak, u nas B jest, prawda, to jest B, to jest C, no i tu możemy dopisać 1, to jest A. Czyli u nas delta to jest tak, B kwadrat, czyli 4 do kwadratu, minus 4 razy 1 razy 3, czyli to jest 16 minus 12, czyli 4. Pierwiastek z delty jest 2. No i nasze pierwiastki x, powiedzmy 1, to jest tak, minus b, czyli minus 4, plus 2 przez 2, czyli minus 1, a x2 jest minus 4, minus 2 przez 2, czyli minus 3. Wobec tego nasza postać iloczynowa naszej funkcji jest y równa się 5 razy x plus 1, x plus 3, czyli to są miejsca zerowe. Teraz możemy jeszcze znaleźć wierzchołek. Wiemy, że wierzchołek jest pomiędzy, prawda, jak znamy, to jest wykres tej paraboli, jest jakiś taki, powiedzmy, prawda, znamy te miejsca zerowe, to wierzchołek jest dokładnie w połowie tutaj, czyli znalezienie wierzchołka polega na tym, że trzeba obliczyć wartość tej funkcji w połowie między minus, to jest minus 3 i minus 1, no to tu jest minus 2. Czyli wierzchołek to ma współrzędną x równe minus 2, a y, no to musimy tutaj po prostu w miejsce wstawić minus 2, czyli to jest 5 razy minus 2 do kwadratu plus 20 razy minus 2 i plus 15, czyli to jest tak. 5 razy 4 to jest 20, minus 40 plus 15, czyli to jest 35 minus 40, czyli minus 5. Czyli współrzędna wierzchołka jest minus 2 minus 5
i miejsca zerowe są minus 1, minus 3. To wracamy do naszego zadania, czyli tak, miejsca zerowe były minus 2 i minus 3, tu minus 3 i jakie były te miejsca zerowe? Nie, przepraszam, minus 1 i minus 3. Minus 3 i minus 1 to są miejsca zerowe, a wierzchołek miał współrzędną minus 2, aha, to, czyli ten punkt przeciągniemy tu, to jest do miejsca, no, jakoś nam nie chce, tu powiedzmy, minus 2, minus 3 i minus 1, dobrze, i wierzchołek, x wierzchołka jest minus 4, a y wierzchołka jest minus 5. Czyli minus 2, nie minus 4, co ja mówię, nie minus 4, tylko minus 2, a współrzędna y minus 5. Czyli tu mamy minus 2 i tu musimy zjechać do minus 5. Minus 5, o, i to jest nasza parabola. Sprawdzamy odpowiedź. Wspaniale. No i zachęcam Was jak zwykle do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.